Serwus, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zmierzymy się z klasyką, ale w polskim wydaniu. Co ciekawe, udało mi się dostać dwa takie klasyki. Polska interpretacja, browar rzemieślniczy, browar restauracyjny. Mają aspiracje do kraftowych piw, dostali parę blach. Browar ma niecałe 5 lat. Gdzie jedziemy w ogóle? Danzig, Gdańsk po polsku. Tam jest kilka browarów w tej chwili, dużych, małych. To jest jeden z takich ze średnich, powiedzmy, jak na Gdańsk. Dosyć dużo tanków mają, dużo pieniędzy zainwestowali. Browar ma niecałe 5 lat. I w najsławniejszym takim chyba zabytku na długim targu 44, piwnica Rajców. Tam, wiecie, jest to dwór Artusa. Tam przez no, taki najsławniejszy zabytek. Tam zawsze urzędowano, imprezowano. Różne tam zebrania były. No, historia jest tam dosyć duża tego miejsca. Ale w tych piwnicach, gdzie jest browar, no, tam browaru nigdy wcześniej nie było. Tam zawsze wino leżakowano lub tam inne trunki. Ale od 5 lat właśnie tam postanowiono zrobić browar. Miejsce super, miejscówka chyba najlepsza w Gdańsku, jaką widziałem. Byłem we wszystkich browarach gdańskich. No, ten to jest takie najbardziej szlachetne miejsce, powiem. Najbardziej, które lubię, czyli w starych kelerach, w starych piwnicach. Tak powinien być właśnie browar umieszczony. To jest idealne miejsce dla browaru. Oni ważą kilka piw górnej fermentacji, dolnej. Mają też fajne piwa. Apę dostali jakiś medal. Wędzonek Rauboka robią. No, udało mi się dwa ich klasyki dostać. Co ciekawe, to są najdroższe pilsy, jakie w Polsce znam. Nawet niemieckie pilsy i helesy nie są takie drogie jak te. 25 zł za butelkę, no to trochę grubo. Spodziewam się, że te piwa będą też grubo smakować. Zobaczymy. Lager i pils, z tym, że lager to jest tak naprawdę Helles, ich interpretacja, i pils nie niemiecki, ale no, dostali blachę 2018 jako bohemski pils, czyli no, czeski, zobaczymy. Piwa mają krótką ważność, już się kończy właśnie, zobaczymy. Butelki widzicie w kachlach, za co szanuję, to szacunek. No może ta cena się bierze, sama butelka jest droga niestety w hurcie, zobaczymy. Wszystkie piwa, czyli 12 ekstraktu, 5 alkoholu, najprostsze co może być, zasypu nie znamy, chmielów też nie znamy. Najpierw się zajmiemy tym lagerem, czyli Hellesem. Tu pozaklejane to, no zobaczymy. Cóż to za piwo. Było raczej przechowywane w zimnym. No, piana ładna, już mi się podoba. Nasycenie dosyć duże. Nawet mam dekle, widzicie, z piwnicy Rajców. I wiecie, poza Wrocławiem, Gdańsk jest moje najbardziej ulubione miasto na terenie obecnej Polski. Kiedyś to nie były polskie miasta. Przez jakiś czas, no, ale mniejsza o to. Gdańsk i Wrocław w Polsce mają największą chyba taką historię piwną, najwięcej tam browarów, to były duże miasta, dlatego je tak najbardziej cenię, te miasta. No, ale zacznijmy od niuch, lekki owoc, nie ma nic złego, nic się tu nie dzieje złego, zapach ładnie. Lekka zbożowość, a i bardzo lekka owocowość. Jak wiecie, helesy nie mogą być, nie powinny być mocno mielone. To faktycznie tak jest. Oczywiście te dwa piwa są cykle, są nie filtry, nie pastery, więc ja bym to tak określił jako cykl, tylko że w Polsce nikt tej nazwy nie zna, więc no, ale dla mnie to są cykle. No, o dziwo, stylu piwa. Jak na polską interpretację, powiem, że zasypowo jest ok, smakowo jest ok, chociaż brakuje mi tutaj tej lekkiej siarki. Przypuszczam, że one są na 34,70 w drożdżach ważonych,
więc no tutaj nie ma co doszukiwać tej siarkowości, to wychodzi z drożdży do Hellesa, ale jest poprawnie. Gdyby wszystkie takie w Polsce były lagery, Hellesy, nie byłoby źle. Nie ma te piwo faktycznie wad. Goryczka jest koło 18 IBU. Więcej nie ma, 15-18 w tych granicach. Chociaż czuć chmiel. Jest dodany chmiel pod koniec gotowania. Jest lekki taki posmak orzechowy. Ale poprawne piwo, naprawdę. No nie mam się tutaj do czego doczepić. Poza tym brak siarkowości lekkiej. Nie ma te piwo żadnej wady dla mnie. Nie wyczuwam tutaj nawet, więc powiem, że ja lubię bardziej cwikle niż taki. Gdyby to był taki Helles typowo filtrowany, no to już by było troszkę. To jest taki fajny, właśnie niefiltrowany Helles. Z Danciku, długi targ 44. No kiedyś wam resztę przedstawię tych browarów z Gdańska, bo mnie to bardzo ciekawi. Ja właśnie byłem tam no, 2 lata temu, ostatnio wszystkie browary przetestowałem, ale jak nie ma niemieckich piw czy bawarskich, no to też taki odcinek wam klasyki zrobię. Oczywiście nie będę tu prezentował żadnych górnej fermentacji, dziwolągów, czy jakichś tam no, nieklasycznych piw, jak już z takich małych browarów, no to zawsze klasykę wam przedstawię, nie? Bardzo dobre piwo. Bardzo mi odpowiada te piwo. Naprawdę pozdrawiam kolegów z Gdańska. Wiem, że tam jest 2 piwowarów młodych w tym browarze. No dosyć fajne. Bardzo jestem ciekawy ich wędzonego koźlaka czy rauboka. Jak mi się uda, to wam też przedstawię. Bardzo dobre piwo. Dobra, drugi pils, czeski pils, z tego co się tam dowiedziałem, blachę dostali 2018. Zobaczymy. Jeżeli to czeski, no przypuszczam, że na czeskich chmielach. Jak wiecie, czeskie piwa, czeskie pilsy w ogóle się inaczej fermentuje. W niższych po prostu temperaturach się powinno niż niemieckie. Piwa, niemieckie w ogóle lagery się wyższych temperaturach się rozrzakuje, a czeskie no, powinno w niższych być, koło zera nawet powinno być na tanku takim leżakowym. No piana jest też niezła, też cwik oczywiście, kolor zobaczcie jest już inny, czyli dodany tu jest karmelowy słód na bank. Tutaj w Hellesie jest jeden słód. Tutaj jest na pewno parę procent karmelu dodane, żeby zrobić właśnie taki żółty. Pils czeski jest zawsze troszkę taki ciemniejszy niż niemiecki. To jest taka zasada po prostu czeskich pilsów. No IBU tu jest fajne, 30, koło 30 IBU. Jest orzechowość, jest owocowość. Chmielenie prawdopodobnie to będzie czeskimi chmielami. Sazem na pewno. Na pewno tu dali saza, na pewno jakiś tam czerwenec lub inny żatecki. Wiecie, tych chmieli czeskich jest dosyć dużo. Goryczka jest fajna. Powiem wam, jestem w szoku, że są te piwa dobre. Na pewno nie są to wzorce. Ale to jest interpretacja i to nie jest to duży browar. W sumie no, jak na polskie warunki to powiedzmy taki dosyć duży, duży restauracyjny. Dużo tanków tam jest pochowanych w tych piwnicach. Cena piwa, no wiadomo, że będzie z dupy zawsze, tak jak Długi Targ, Krupówki i rynek we Wrocławiu, no ceny są z dupy, czyli z kosmosu. Takie piwo więcej jak 15 zł nie powinno kosztować. No ale oni sobie życzą 25 za to, że są na Długim Targu. No, no płaci się za miejscówę. Tak. Faktycznie miejscówka jest najlepsza chyba w Gdańsku. Nie ma ładniejszego miejsca w Gdańsku niż tam właśnie Neptun, Długi Targ, Dwór Artusa, ten browar.
No, fajne piwka. Trochę się obawiałem oceniania tych piw. Powiem wam szczerze, bo się bardzo zraziłem do polskich restauracyjnych browarów. Większość waży piwa w Polsce z dupy. Mało który restauracyjny waży dobre piwa. Sam ważyłem w restauracyjnym, więc wiem, jak to wygląda. Nie wszystkie są piwa w restauracyjnym dobre, no ale ten jest no, bardzo dobry. Hellesowi tylko brakuje siarki. Byłby najlepszym polskim Hellesem. A czeski pils, no czeski pilsów dużo w Polsce waży browarów. Ja się czeskimi piwami generalnie nie zajmuję, chociaż znam czeskie piwa. Znam dokładnie charakterystykę czeskiego pilsa, wiem co tam powinno być, czego nie powinno być. Nawet i może diacetyl jest lekki, który jest pożądany w czeskich pilsach. Szkoda, że nie się wstydzili napisać czeski pils, nie? A tutaj się wstydzili napisać Helles. No wiem, może pół promila w Polsce ludzi kojarzy, jakie to jest piwo Helles, a może mniej. Dlatego napisali lager, nie? Lager zawsze bezpieczniej napisać, bo to już zna 10% ludzi w Polsce, co to jest za piwo lager. A jakby napisali Helles, no to tam by było ćwierć promila, nie? Ale piwo w sumie jako Helles jest dobre. Polecam wam w sumie ten browar, będziecie w Gdańsku. Piłem ich wszystkie piwa. Wiem, że są też inne piwa dobre w Gdańsku. Ten nowy browar jeszcze nie odwiedziłem, najnowszy. Ten, który no, ma bardzo głupią nazwę, która nie wiem, nie może chyba nawiązywać do tej starej nazwy. Ten najnowszy browar, taki restauracyjny, w miejscu browaru z wieloletnią historią, który miał inną nazwę, bo ta nazwa mi się ostatnio no, bardzo nie podoba, tego browaru, który powstał niedawno. No ale piwnica Rajców jak najbardziej, fajna nazwa, etykiety bardzo brzydkie, mogliby się postarać, w sumie jest to najbardziej odwiedzane przez turystów poza Krakowem chyba miejsce Długi Targ, nie? Wszyscy Angole, wszyscy Skandynawowie, no z tego świata ludzie na Długi Targ przyjeżdżają. Może i kupują sobie takie piwa, no mogli się postarać naprawdę o te etykiety, no. Kuźwa, moje pierwsze etykiety domowego piwa były ładniejsze niż te, no naprawdę, no. To już poszli po bandzie tutaj, nie? Mogli w ogóle mazakie napisać na butelce, może ładniej by było, nie? No proszę was, postarajcie się o ładniejsze etykiety. Można zrobić naprawdę ładne etykiety. Podstawki mam też. Z piwnicy Rajców. No nic, będę kończył. Jak będę miał jakieś fajne, ciekawe takie piwa właśnie klasyczne, z klasycznych piw niemieckich, bawarskich, z polskich małych browarów, oczywiście niedużych. Więc no, a nie będę miał akurat niemieckich piw, bo chętnie takie klasyki przedstawię, jak wiecie, no, też się interesujecie polskimi piwami. Oczywiście jakieś tam wydziwiane piw nie będę wam przedstawiał, ale jak to będzie jakaś fajna klasyka, taka trzymająca się zasad w ogóle jakichś tam klasycznych, no to chętnie wam przedstawię, nie? Takie piwa. Reasumując, dobre piwa może nie są wystrzałowe za tą cenę, spodziewałem się więcej, ale są piwa dobre, takie powiedzmy 4,8 na 5, tak bym to ocenił, więc dosyć wysoko. Trzymajcie się, cheese.